tym odcinku dowiemy się, jak korzystać ze ścieku overlockowego, kiedy nie posiadamy maszyny typu overlock i to na bardzo trudnym materiale, jakim jest dzianina z elastanem. No dobra, żarcik. Zapraszam na 300 odcinek. Zanim przejdziemy do odpowiedzi na nadesłane przez Was pytania, chciałem bardzo podziękować. Jesteście ze mną od 2016 roku i wciąż Was przybywa i bardzo się z tego cieszę, a jestem przecież świadomy, że to wcale nie są łatwe tematy, które poruszam i czasem to, co w nich jest zawarte, może być delikatnie mówiąc irytujące, a mimo to jesteście ze mną i jest Was coraz więcej, z czego się bardzo cieszę i za co bardzo dziękuję. Nadesłaliście na podanego maila pytania i było ich całkiem sporo. Wybrałem oczywiście te, które się nie powtarzały w stosunku do tych, które zostały zadane przy okazji odcinka 100 i 200. No to zacznijmy. Pani Ewelina napisała do mnie dłuższego maila, z którego wynika, że generalnie ma następujący problem. Otóż jej córka wybiera się na socjologię, a pani Ewelina bardzo się martwi, czy, i tutaj cytuję, jak większość socjologów nie skończy na zmywaku. Po czym, kiedy wyraziła, z tego co zrozumiałem, swoją wątpliwość córce, ta jej wskazała, że przecież oglądasz co tydzień na YouTubie socjologa, więc chyba nie jest tak źle. No i pani Ewelina zwraca się do mnie jako do socjologa z pytaniem, czy socjologia to dobry zawód na przyszłość dziecka. I czym tak w ogóle zajmuje się socjolog i gdzie może szukać pracy? Odpowiem na to pytanie w sposób następujący. Z socjologią, oczywiście w moim przekonaniu, to wcale nie jest obowiązująca wykładnia, jest trochę tak jak z liceum ogólnokształcącym. Mamy sobie licea zawodowe, liceum elektroniczne, liceum jakieś tam jakieś i mamy również liceum ogólnokształcące, które daje nam taką, przynajmniej w założeniach, podstawę ogólnej wiedzy pozwalającą nam egzystować w późniejszym życiu, na przykład wybrać konkretne studia. Dla mnie socjologia to takie wyższe studia ogólnokształcące. To oznacza, że to, czy córka pani Eweliny odnajdzie się w tejże socjologii i w tymże zawodzie, zależy wyłącznie od niej. Ponieważ to jest możliwość, dzięki której będzie mogła się zająć czym tylko dusza zapragnie, bo to będzie zależało od niej. Socjologia daje wgląd w rzeczywistość, w moim przekonaniu, rozszerzając perspektywę widzenia świata, rozszerzając horyzonty. Znam socjologów, którzy są świetnymi muzykami. Znam socjologa, który jest bardzo znanym pisarzem i powieściopisarzem. Znam wiele innych przykładów socjologów, którzy się świetnie odnaleźli w najprzeróżniejszych zawodach. I być może tak świetnie się w tym odnaleźli właśnie dlatego, że dzięki socjologii uzyskali taki wgląd i szerszą perspektywę widzenia rzeczywistości. Ja też jestem tego typu przykładem, bo nagle oto socjolog został youtuberem. Także wszystko przed córką pani Eweliny i na miejscu pani Eweliny nie miałbym się specjalnie czym aż tak zamartwiać, a raczej trzymać kciuki za to, żeby córce się wszystko udało. Kolejne pytanie zadał pan Darek. Dlaczego w Polsce tak mało się wie i mówi o psychologii transpersonalnej? To nie tylko w Polsce, panie Darku. Tak się dzieje na całym świecie. W jakiś zadziwiający sposób psychologia transpersonalna jest zamiatana pod dywan. Ja oczywiście mam swoje typy, które mówią, dlaczego tak się dzieje, ale to nie jest jakby jednorodna tendencja, która się pojawia niezależnie od szerokości geograficznej, kontekstu sytuacyjnego zawsze i wszędzie. Bo dla przykładu pamiętam książkę jednego z terapeutów, który jest członkiem brytyjskiego oficjalnego stowarzyszenia psychoterapii i on, że chyba tam piastuje jakąś ważną funkcję. I on na swojej stronie, w swoim opisie, na pierwszym miejscu stawia to, że jest psychologiem i psychoterapeutą transpersonalnym i to nie kłóci się z niczym. A z drugiej strony, jak doskonale wiemy, amerykańskie stowarzyszenie psychologiczne, które wydało po śmierci Abrahama Maslowa biografię
Abrahama Maslowa wspomniało w tej biografii o wszystkich możliwych jego osiągnięciach, z pominięciem tego, że przez lata był redaktorem naczelnym kwartalnika Psychologia Transpersonalna. Także co kraj to obyczaj. Wśród tych moich typów, które mówią o tym, dlaczego tak się dzieje, być może jest taka odpowiedź, że psychologia transpersonalna zapewnia nam narzędzia pracy z drugim człowiekiem oraz rozumienie jego problemów, które potrafią być bardzo skuteczne w ich rozwiązywaniu, dużo bardziej skuteczne niż inne nurty psychologiczne. A jak wiadomo, to nie wszystkim może się spodobać, no bo co to za korzyść, kiedy klient na sesji terapeutycznej pojawia się raz i drugi raz już przyjść nie ma potrzeby. Dobrze. Pani Iwona zadała mi pytanie następujące. Publikuje pan regularnie 2 filmy w tygodniu. Ile zajmuje panu nad tym praca? Pani Iwono, kiedyś zajmowała mi naprawdę sporo czasu, ale od momentu, kiedy nasza fundacja już wyposażyła się w sprzęt, zdobyła odpowiednią siedzibę, te wszystkie rzeczy stały się dużo prostsze i dużo szybsze w obsłudze. Oczywiście olbrzymi wkład i tu wielkie podziękowania dla mojej żony Doroty, która mi w tym bardzo fantastycznie pomaga i dzięki jej współpracy i pomocy rzeczywiście jesteśmy w stanie nagrywać to bardzo, bardzo szybko. A mówiąc dokładnie, nagranie jednego filmu, mówię tutaj na przykład o takim piątkowym mini wykładzie wraz z montażem, potrafi czasem pobić rekord i nie trwać dłużej niż 2,5-3 godziny, co uważam za bardzo dobry wynik. Kolejne pytanie pani Iwony dotyczy fundacji wspomnianej, czyli fundacji Hing Sapientia, i pani Iwona pyta, z jakich dotacji i środków utrzymuje się państwa fundacja i czy można jakoś ją wesprzeć niefinansowo, bo chciałabym jakoś pomóc, ale nie stać mnie na darowizny. Bardzo dziękuję pani Iwono za to cudowne pytanie, bo jest ono okazją do tego, żeby parę rzeczy wyjaśnić. Otóż nasza fundacja nie utrzymuje się z żadnych dotacji. My nie korzystamy z żadnych tego typu środków. Nie korzystamy z żadnej państwowej pomocy, czy też pomocy dla NGO-sów, czy jakiejkolwiek instytucjonalnej innej formy wspomagania finansowego. My się utrzymujemy wyłącznie z tego, co zarabiamy na szkoleniach, na książkach, na kursach wideo, na tym, co od nas kupujecie. I dzięki temu fundacja jest się w stanie utrzymać i tą drogą wielkie, wielkie dzięki za to. A druga część pytania brzmi, jak można nas wesprzeć niefinansowo? No jasne, że można nas wesprzeć w ten sposób, na przykład promując to, co robimy, to, czym się zajmujemy. Czyli stając się kimś w rodzaju ambasadora marki naszej działalności i wysyłać w świat nasze filmiki, szerować to, co publikujemy na YouTubie, polecać nasze książki, promować nasze warsztaty, opowiadać znajomym. Jest cała masa form niefinansowego wsparcia, za którą będziemy niezwykle, niezwykle wdzięczni, bo to też jest niezwykle ważne, byśmy mogli dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, a wtedy nie tylko będziemy mogli szerzyć to, co chcemy przekazać w możliwie maksymalny sposób, ale też będziemy się w stanie utrzymać, bo to jest przecież później, to się później przekłada na to, że ileś ludzi kupuje nasze książki, nasze kursy, dzięki temu fundacja ma z czego trwać. I bardzo dziękujemy za taki głos i bardzo prosimy o takie wsparcie. Pan Tomasz zadał pytanie dotyczące psa, a mianowicie, przeczytam, czy imię psa Satya pochodzi ze starożytnego języka oznaczającego, ekran mi zgasł, muszę sobie zapalić jeszcze raz, od starożytnego sati oznaczającego uważność, jeśli tak, czy wiąże się z tym jakaś anegdota? Panie Tomaszu, nie, Satya, bo pan napisał Satya przez krótkie i, a Satya, imię naszego pieska, jest pisane przez Y i w sanskrycie oznacza prawdę, esencję. W filozofii jogi, na przykład Satya jest jedną z 5 cnót, nazywa się Yam, specjalnie sobie wynotowałem, i oznacza cnotliwą powściągliwość przed fałszem i zniekształceniem rzeczywistości w ekspresji i działaniach. Oto powściągliwość cnotliwa przed fałszem i zniekształceniem rzeczywistości leży przed państwem.
Co więcej, taka ciekawostka, w Indiach imię Satya nadaje się zarówno chłopcom, jak i dziewczynkom, ponieważ nie ma ono konotacji płciowej, jest niezależne od płci, po prostu oznacza to, co oznacza. I właściwie nie ma jakiejś specjalnej anegdoty związanej z tym imieniem, bo psisko jest w ogóle anegdotyczne, o czym najlepiej świadczy taki mem dotyczący tej rasy, który często jest drukowany na koszulkach, drukowany jest również na kubkach i który teraz właśnie widzicie na planszy, który mówi, na czym polega to, w jaki sposób można wytresować psa rasy Lhasa Apso. I jak widać, nie można. Kolejne pytanie, również zadane przez pana Tomasza. Czy zdarzają się panu śmieszne, ciekawe przygody związane z rozpoznawalnością, na przykład zdanie w hotelowej windzie, jest pan idolem i tak dalej? Nie, nie zdarzają mi się. Czasem mnie tam ktoś rozpoznaje. Tu pozdrawiam panią ze stacji benzynowej, która ostatnio mnie zapytała, czy to pan Jarosław. Ale jakieś spektakularne rzeczy pod tym względem oczywiście mi się nie zdarzają. Jedna taka zdarzyła mi się kilkanaście lat temu i około 50 kg więcej, kiedy byłem sobie takim, powiedzmy delikatnie, przy sobie człowiekiem i pamiętam, nawet nie wiem, co tam robiłem, ale byłem tam służbowo w hotelu w Olsztynie i jedna para wracająca z kolacji zaczepiła mnie na hotelowym korytarzu i bardzo chciała ode mnie autograf, myśląc, że jestem Rudy Schubertem. Kojarzycie Rudiego Schuberta pewnie doskonale. I na nic się nie zdało tłumaczenie, że nie jestem. Cokolwiek bym nie powiedział, jakkolwiek bym się bronił, to słyszałem w odpowiedzi, no panie Rudy, co pan taki skromny jest. No niech pan nie przesadza, przed nami się pan nie musi krygować i nie musi się wygłupiać. I w końcu nie było innej możliwości, żeby się odczepili. Dałem autograf jako Rudy Schubert i dopiero wtedy się pożegnali i uznali, że spotkanie było satysfakcjonujące. Tak się stało. Kolejne pytanie też od pana Tomasza. Ile waży zatankowany, zapakowany GS z Jarosławem Kibasem na pokładzie i ile kilometrów takiej konfiguracji pokona na jednym baku? Wynotowałem sobie, a co tam, niech pan Tomasz ma dokładne dane. Panie Tomaszu, 228 kg bez płynów, plus 33 kg paliwa, plus 95 kg obecnie Jarosław Gibas, co plus oczywiście czasem do 20 kg bagażu, co daje liczbę 379 kg na jednym baku. To zależy oczywiście od fantazji jazdy i od szybkości i od tendencji do odkręcania manetki gazu, ale jest w stanie ten motocykl przejechać około 500 km. I mój rekord pod tym względem to był przejazd z Katowic do Bibione i pamiętam, że jadłem o 9 rano, jeszcze kończyłem o 9 rano śniadanie z żoną na tarasie w Katowicach, a o 19 brałem już kąpiel we włoskim morzu. To jest 965 km za jednym zamachem. Przecudowna wyprawa. I ostatnie pytanie od pana Tomasza, bardziej prośba niż pytanie o motocyklową anegdotę w stylu BMW GS napisane jak Gibas. Okej. Okay. Wie pan, wszystkie anegdoty motocyklowe zawarłem w książce Motocykl po 40 zamiast kochanki. Zapraszam do lektury. Wciąż jest do nabycia, ale chyba taka anegdota związana z tym motocyklem to jest sytuacja, kiedy wróciłem z trasy w Alpach. Podczas której kręciłem filmik z przejazdu tymi górskimi serpentynami za pomocą kamery GoPro i kiedy wróciłem do domu i zmontowałem filmik, tak bardzo chciałem się żonie pochwalić, jaki jestem dzielny, jak przejechałem całą tą trasę, a film ma ponad godzinę. No i zasiedliśmy do telewizora, podłączyłem cały sprzęt i wyświetliłem filmik i po kilku minutach moja żona wyszła z pokoju, mówiąc, że dalej nie jest w stanie oglądać tych wyczynów ze względu na lęk wysokości. I tak się skończyło szpanowanie trasą alpejską przed żoną. Nie wiem, czy dobra anegdota, ale nic lepszego akurat nie przyszło mi na myśl. Przechodzimy do pytań, które postawił pan Piotr. Pan Piotr pisze: temat, za który pan mnie chyba nie polubi. Pierścienie na palcach. Dlaczego miałbym nie polubić? Fantastyczny temat. I skąd się one wzięły, jak rozumiem to pytanie. Panie Piotrze,
Zawsze miałem słabość do męskiej biżuterii, tylko ze mną jest taki problem, że nie lubię rzeczy ze złota, czy też ze srebra. I przez długi czas nie nosiłem tego typu precjozów, dlatego że nie było nic innego dostępnego na rynku. I nagle niespodziewanie odkryłem, że oto jest męska biżuteria z węglika wolframu. I to są właśnie pierścienie z węglika wolframu, które bardzo lubię i które podoba mi się nosić. I tyle, cała tajemnica. I tutaj jeszcze pan Piotr pyta, czy to ma jakikolwiek związek z buddyzmem. Nie, panie Piotrze, nie ma związku ani z buddyzmem, ja nie jestem też buddystą, ani z żadną inną religią. Po prostu lubię i tyle, nie ma w tym żadnej tajemnicy. Dobrze, kolejne pytanie pana Piotra. Często po pana wykładzie mam problem, by przekazać wiedzę komuś. Pan potrafi przekazać, powołać się na wcześniejsze wykłady. Jestem pod wrażeniem pana wiedzy oraz pamięci. Może jakieś magiczne sposoby na lepszą pamięć? Nie ma takich sposobów. Ćwiczyć, po prostu ćwiczyć. To wydaje się, że ja mam jakąś niesamowitą pamięć i potrafię te wszystkie rzeczy spamiętać, ale proszę pamiętać, że ja się tym zajmuję zawodowo. To oznacza, że ja wałkuję te tematy każdego dnia, pisząc książki, przygotowując wykłady, przygotowując szkolenia, przygotowując się do innych tego typu rzeczy i mam to na bieżąco. Więc to nie jest tak, że dysponuję jakąś super genialną pamięcią, po prostu jest to wyćwiczone i powtarzane wielokrotnie, aż w końcu zapada w pamięć i to jest najlepsza, najskuteczniejsza droga. Nie ma w tym żadnej magii. Kolejne pytanie pana Piotra. Z czego się pan uczył angielskiego? Tu jest problem. Ja się uczyłem z niczego, czyli tak naprawdę mój angielski służył mi zawsze i służy mi do dzisiaj do w miarę sprawnego czytania w tym języku bez korzystania ze słownika, chociaż oczywiście czasem mi się zdarza, jak pojawia się jakieś skomplikowane słowo, którego nie znam albo nie pamiętam z tego słownika skorzystać. Problem z moim angielskim i z tego typu metodą uczenia się języka angielskiego czytając polega na tym, że dużo lepiej rozumiem język angielski pisany, niż potrafiłbym zrozumieć słowo wypowiadane, szczególnie jak jest wypowiadane z jakimś obcym akcentem. I często łapię się na tym, na przykład oglądając anglojęzyczny film czy jakiś dokument, że nie rozumiem, co ten gość z ekranu mówi, po czym przewijam z powrotem, ale już skorzystając z języka angielskiego pod postacią napisów pod filmem i nagle się okazuje, że przecież znam to słowo, znam jego znaczenie i znam je doskonale, ale facet je powiedział w taki sposób, że ja go po prostu nie zrozumiałem. I drugi problem z tego typu nauką języka angielskiego polega na tym, że kiedy uczymy się angielskiego pisanego, a on mi jest głównie potrzebny, nie potrzebuję tak naprawdę języka angielskiego do czegokolwiek innego, jak do czytania książek w tym języku i badań. Kiedy uczymy się języka angielskiego w ten sposób, no to niestety nie umiemy mówić, ponieważ uczymy się tylko czytać i rozumieć to, co jest pisane. Nie uczymy się wymowy, nie uczymy się tego typu komunikacji. I często jest tak, że mimo że znamy jakieś słowo i to znamy je bardzo dobrze, po prostu nie potrafimy go dobrze i prawidłowo wypowiedzieć. I ludzie nas często nie rozumieją. Także coś za coś. Tak wygląda sprawa z angielskim. Niektórzy mówią, że... Kolejne pytanie pana Piotra również. Niektórzy mówią, że Biblia nie uznaje medytacji, ale są też wzmianki mówiące coś innego. Czy kiedyś pochylał się pan nad tym tematem? Oczywiście, że się pochylałem i tutaj odsyłam do, nie będę rozwijał tego tematu, do odcinka 111 Niewidzialnych Książek, gdzie omawialiśmy książkę Erecha Kaplana Medytacja w Biblii. Jest tego tam bardzo, bardzo sporo i w moim przekonaniu to twierdzenie, że Biblia nie uznaje medytacji, jest nie do końca prawdziwe. Kolejne pytanie. Czy myślał pan o kilku odcinkach prowadzających do medytacji? Tutaj pan Piotr mówi o wymienia nazwisko pani, która takie filmiki na YouTubie robi. I ja celowo tego nazwiska nie wymieniam, żeby jej nie reklamować, dlatego już uważam, że to, co robi, nie ma wiele wspólnego z tym, w jaki ja sposób rozumiem medytację. Medytacja nie jest transem, nie jest odlotem, nie jest procesem, który ma nam pomóc na chwilę zapomnieć, odłączyć się od naszych problemów. Nic bardziej mylnego.
Więc uważam, że to jest po prostu kiepska robota. No, nie powinno się w ten sposób ludzi przekonywać do medytacji. Ja też nie mam zamiaru robić o tym filmików, dlatego że nie mam sensu i nie mam zamiaru ścigać się pod tym względem z moją żoną, która to robi doskonale i zapraszam na kanał Doroty. Ona o medytacji nakręciła kilkadziesiąt fantastycznych filmów. Ma też fantastyczne szkolenia wideo, jak zacząć medytować, by sobie nie zrobić krzywdy od pozycji, ale też postawy, tego co zrobić z rękami, tego co zrobić z ciałem, tego jak wysiedzieć w medytacji i nie zwariować i jednocześnie co ma się dziać w głowie, co jest niezwykle istotne. Dorota też na ten temat napisała kilka książek, więc odsyłam do fachowca. Po co powielać coś, co jest dobre, skuteczne i bardzo dobrze wyjaśnia to, o co w medytacji chodzi. I teraz widzę, że ostatnie pytanie od pana Piotra. Jaki pan ma motocykl? Jak rozumiem, pan Piotr pyta w tym pytaniu też, dlaczego mam taki, jaki mam? Postaram się krótko, żeby nie zamęczać tych, którzy niespecjalnie się interesują motocyklizmem, swoją motocyklową pasją. Oto z kupowaniem motocykli jest tak, że jedni kupują motocykle według następującego klucza. Kupię sobie określony model określonej marki, najnowszy, na który mnie w danym momencie stać. To jest w porządku, to jest okej. Ale są też motocykliści, którzy inną trochę drogą zmierzają, a mianowicie kupują bardzo konkretny model z bardzo konkretnego rocznika, z bardzo konkretnego powodu. Ja się zaliczam do tej drugiej grupy. Mój poprzedni motocykl to była Honda Shadow VT 1100 Aero, widoczna na obrazku, która została wyprodukowana w Stanach Zjednoczonych w fabryce Hondy w Ohio w 2002 roku. Dlaczego polowałem na ten motocykl przed laty? Z prostego powodu, ponieważ Honda od 2003 roku już nie produkowała cruiserów w wersji Aero z tak dużym silnikiem. Od 2003 roku Honda zaczęła produkować motocykle o pojemności 750. A ponieważ ja bardzo chciałem mieć 1100, więc nie było innej możliwości. Musiałem kupić ten konkretny model z tego konkretnego roku, by móc się cieszyć motocyklizmem w takiej wersji, w jakiej sobie wymarzyłem. I potem minęło kilkanaście lat. I kiedy już się zorientowałem, że motocyklizm cruiserowy jest super i strasznie fajny, ale niespecjalnie nadaje się na dalekie trasy, bo po już 200 km 4 litery chcą nam odpaść, zacząłem myśleć o czymś z klasy Adventure i wtedy po raz kolejny trafiłem na dokument, w którym to dokumencie jest taka scena, chyba w Mongolii, ale nie jestem do końca pewien, nie do końca pamiętam, gdzie Iwanowi McGregorowi, czyli obiemu Wan Kenobiemu, wpada motocykl do rzeki i się zanurza. Oni wyciągają z Bormanem ten motocykl z rzeki, odkręcają świece, wylewają wodę, wlewają trochę benzyny, zakręcają świece i on odpala. I to było lśnienie. I pomyślałem sobie, ja chcę dokładnie ten model. I tak zacząłem szukać modelu motocykla BMW GS 1150 z 2003 roku, czyli dokładnie tego modelu, na którym McGregor i Borman objechali cały świat. Dlatego, że to jest motocykl, który ma ksywę Kałasznikow. Dlatego, że on się po prostu nie psuje. Jeśli się o niego odpowiednio dba, to on jest nie do zajechania. Jest po prostu niezawodnym sprzętem. I długo, długo trwało, kilka ładnych miesięcy szukałem odpowiedniego modelu, który w końcu znalazłem pod granicą francuską w Niemczech i stamtąd go przywiozłem i do dzisiaj go mam i uwielbiam i nie zamieniłbym na nic innego. Co nie znaczy, że w planach gdzieś tam w dalekiej oczywiście przyszłości nie pojawia się pomysł na posiadanie drugiego motocykla, bo tutaj też są dwie szkoły. Motocykliści albo potrzebują drugiego motocykla do tego, żeby jeden służył im na latanie po wertepach, a drugi po asfalcie, albo do tego, żeby tak jak u okulisty kupujemy okulary albo do dali, albo do bliży. Więc ten mój GS 1150 jest do dali i jeszcze jest mi potrzebny motocykl do bliży, którym będzie mój wymarzony V7 z 2013 roku w wersji Stone. Też go widać na obrazku. Ale to daleka droga, bo muszę sobie na niego najpierw zaoszczędzić pieniądze, a to wcale takie szybkie nie będzie. Kolejne pytanie, tym razem przysłał pan Łukasz.
Jak i czym nagrywa pan audiobooki? Sam przymierzam się do podcastu i jak już mam wydać pieniądze na sprzęt, to wolę na taki, który mi pan poleci. Najbardziej poleciłbym to, z czego sam korzystam. To jest widoczny tutaj zestaw Behringera, który zaczyna się od przedwzmacniacza mikrofonowego lampowego, potem mamy korektor graficzny, potem kompresor wraz z bramką szumów i na końcu coś, co się nazywa exciter. I dopiero ten sygnał stąd, nagrywany przez mikrofon, ja go pokażę. Mikrofon Shure, który firma Shure wypuściła specjalnie dla podcastów i podcasterów. Bardzo dobry mikrofon, który tym się charakteryzuje, że generalnie po nim już nie trzeba specjalnie tego dźwięku obrabiać i ma też bardzo niski współczynnik szumów. I dopiero potem, kiedy to już z tego sprzętu trafia przez moduł audio, który służy temu, żeby sygnał analogowy zamienić na sygnał cyfrowy, który znowu trafia do komputera i dopiero tam jest nagrywany. I tym nagrywam. To nie znaczy, że to jest jedyna możliwość, bo można nagrywać również audiobooki za pomocą wielokrotnie tańszego i niespecjalnie jakoś super zawodowego sprzętu i też to robić dobrze. Ale jeśli już zamierzamy to robić, to warto poświęcić trochę czasu i pieniędzy, żeby rozejrzeć się po rynku za tym, co nagra nam głos w odpowiedniej jakości i ze stosunkowo małą ilością szumów. Jeśli coś takiego będziemy potrafili znaleźć i coś takiego zrobić, no to później obróbka tego dźwięku, która jest potrzebna do tego, żeby z tego mógł się stworzyć zawodowy i dobry audiobook, będzie nie wymagała jakoś specjalnej energii, nakładu czasu, pracy i tak dalej, więc warto o tym pomyśleć. No ale mój zestaw wygląda w sposób następujący. I to chyba wszystkie pytania. Jak szybko nam to zajęło? Zapytam panią reżyser dzisiejszego filmowania, ile mamy czasu? Tak, zostało mi pokazane na palcach, że zbliżamy się do magicznej liczby 30 minut, więc wystarczająco do tego, żeby uznać ten odcinek za zakończony. Bardzo wam dziękuję jeszcze raz za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki, bo tak się akurat składa, że nie zamierzam, przynajmniej w najbliższym czasie, tej działalności zaprzestawać. Zatem pozdrawiamy was serdecznie. Ja, Dorota spoza ekranu i Satya, która tutaj robi za cudowny obrazek. To tyle i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam.